Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Witam serdecznie tych, którzy pojawili się tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że zostali zachęceni tym tytułem: Kiedy skończy się koronawirus? Od razu chciałbym wam odpowiedzieć: nie wiem, kiedy się skończy, a nawet gdybym wiedział, to bym wam nie powiedział. Nie dlatego, że was nie lubię, tylko dlatego, że to nic nie zmieni w swoim życiu. To nic nie zmieni, ta wiedza nic nie zmieni w moim i twoim życiu. Kiedyś uczniowie, apostołowie Jezusa zapytali się go w taki sposób: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Bardzo cierpieli z tego powodu, że królestwa nie było, że zostało ono zgładzone i bardzo chcieli je odzyskać. Cierpieli z tego powodu. A co powiedział im Jezus? Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Bo to nic nie zmienia. Cierpienie, jeśli nie jest zrozumiałe, jeśli cierpieniu nie jest nadany sens, jest kompletnie nam w ogóle niepotrzebne. Jest jak śmieć. Ten czas koronawirusa może być dla kogoś śmieciem, stratą czasu. Jeśli ten czas nic ci nie da, to będzie dla ciebie śmieć i wyrzucisz go ze swojej świadomości. Będziesz chciał o tym zapomnieć, będziesz chciała o tym zapomnieć. Odetniesz to i wyrzucisz. Ile jest takich cierpień, które my wyrzucamy z naszej pamięci, bo one nam nic nie dały, bo nie znaleźliśmy sensu w tym cierpieniu. Bo samo cierpienie bez sensu jest bez sensu. I dzisiaj Jezus nadaje sens cierpieniu. Mówi nam w Ewangelii takie słowa: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Jezus kładzie akcent nie na obumieraniu, tylko na plonie obfitym. Dzisiaj spotkałem pewnego człowieka, który siedział sobie na przystanku. Obok siedziała jeszcze jedna kobieta, która miała maseczkę na twarzy, zasłaniała usta i nos, a ten człowiek nie zasłaniał. I mówię mu: zasłoń usta i nos. Ale mi jest gorąco. Ale tu nie chodzi o ciebie. Tu nie chodzi o ciebie. Tu chodzi o innych ludzi, bo my możemy zarażać. Więc ta maseczka nie jest po to, żebym ja się bronił przed innymi, tylko żeby innych obronić przede mną. I ten człowiek zrozumiał swoje cierpienie. Zobaczył na to, że no rzeczywiście nie żyje dla siebie, tylko dla innych i zasłonił. Bo zrozumiał, że to utrudnienie, które towarzyszy każdemu, który nosi tą maseczkę, dusimy się, nie możemy oddychać, nie jest przeciwko nam, tylko jest nam potrzebne po to, żebyśmy chronili innych ludzi. I ktoś może teraz się tutaj na mnie rzucić i powiedzieć, że to nieprawda, że lekarze mówią, że ta maseczka nic nie pomaga. No i właśnie, kogo teraz słuchać, nie? Kogo słuchać? Kiedy człowiek się buntuje na cierpienie, to kogo słucha? Czy słuchasz Jezusa, który objawia się w Kościele? Czy słuchasz Jezusa, który objawia się w rządach? Przecież mamy słuchać tych, którzy rządzą nami. Mamy im być posłuszni. Przecież Jezus tego naucza. Jeśli będzie w nas bunt przed cierpieniem i brak chęci i rozważania nad sensem naszego cierpienia, to pojawi się w nas bunt i zaczniemy po prostu odchodzić od innych ludzi, zrywać relacje, zaczniemy głosić nawet nieprawdziwe rzeczy, fake newsy. Właśnie o to chodzi demonowi, żeby w czasie cierpienia nas rozdzielić, zniszczyć jedność. Cierpienie może sprawić, że staniemy się bliżsi sobie, ale jeżeli my nie przyjmiemy wartości cierpienia,
nie znajdziemy jakiejś wartości w cierpieniu, to staniemy się obcy sobie. Przyjaciele, niedawno przyjaciele, stają się wrogami, bo nie słuchają siebie nawzajem i nie słuchają Ducha Świętego, który jest. Jezus mówi takie słowa: Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Patrzcie bardziej na tym, co będzie pozytywne po tym trudnym czasie. My może jeszcze tego nie widzimy, że ten koronawirus to jest naprawdę pozytywny czas. Ale patrzmy na to właśnie w ten sposób, że po tym cierpieniu, którego doświadczamy dzisiaj wszyscy, coś się zmieni na lepsze. Naprawdę. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia, więc jak coś, to widzimy się jutro. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.